Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Isaaca na tym kanale. Przejdźmy sobie od razu do giereczki. I tak, kim ja chciałbym dzisiaj zagrać? To jest dobre pytanie. Tak szczerze, zastanawiam nad Betań. Żeby iść nią na bestię i alternatywną Betanię odblokować? Myślę, że to jest dobry pomysł. Win streak minus 8, ja pierdolę. Aż wstyd. Wstyd. Dobra, zróbmy to. Czemu by nie? Zaczynamy z Book of Virtues. I tak, co mamy tutaj? Coś ciekawego? Niestety nie. Odpalmy sobie od razu Book of Virtues. Was sobie rozwalimy na szybkęsie. Kurde, fajnie by było odblokować alternatywną Betanię. To byłoby git mega. Tak mi się wydaje. I fajnie by było jakiś przedmiot aktywny nią zebrać. Coś, co, żeby te pomyki coś jeszcze robiły, oprócz tego, że... Halo! To... Pff, co za okropna bomba, co w ogóle... Jezu, dobra, 5 bomb mamy, no. Nie lubię tego przedmiotu. Dużo razy samemu się nim zabijałem zwyczajnie. Fajnie by było ogarnąć, po pierwsze, jakiś przedmiot aktywny fajny, po drugie, Holy Mantle by było git na tej postaci. Przez wzgląd na to, że no ja na tą postacią gram, to no rzadko miałam Devil Angel Roomy. No jeżeli mamy Book of Virtues, to częściej idziemy na Angel Roomy, przynajmniej fajnie by było na nie iść. Przez wzgląd na to, że mamy większą szansę na nie. Wow. Ała. Dobra. Okej. Nie spodziewałem się was tutaj. Ulepszony sklep. To jest ciekawe. No umrzejżesz w końcu. Jezu, ulepszony sklep. Co za gówno w ogóle. Ale mamy dwa lucky coiny. Tej, dwa szczęścia, to się ceni. To jest dobry sklep. To mi się podoba. Czy ja chcę was wysadzać? Chcę. Zdecydowanie. Steam sale. O Jezu, jakie dobre pierwsze piętro. Ten Steam sale to tu taką robotę robi w tym momencie. Dobra. Tu po prostu sobie wyjdę. Kupię sobie na pewno kluczyk i torbę. Spoko. I ciebie sobie też wysadzę. Miałem nadzieję na... Halo! Halo! To nie tak miało wyglądać. Miałem jeszcze się... Chociaż w sumie może być, w sumie. Chociaż w sumie może być, w sumie. Masło maślane. Tak czy inaczej. Umrzyj. Wykurwiaj! Jezu, jak ja nienawidzę tego wąsa na pierwszym piętrze. Szczególnie jak nie jestem skupiony. Halo. Coś mi, kurde, muszę zacząć grać coś. Bo to jest dramat jakiś. Dobra, nic się nie dzieje. Nie, wypier... Zdaję, umrę tutaj na Baby Plamie. Ja mu pół HP zbiję. Dobra. Panie Baby Plam, proszę łaskawie zdechnąć śmiercią tragiczną. Najlepiej. Proszę. Dobra, jeszcze troszeczkę, jeszcze kilka strzałów. No, kamień mnie zawołał. Jezu, jestem na resce. Tak, powinienem jeszcze od tego przedmiotu umrzeć. Damage up, speed up może być. Tu coś ciekawego? Nie, same zwykłe coiny. Gdzie mógłby być? Tutaj secret room w ogóle mógłby być, prawda? Niestety nie ma, ale zawsze coin na pocieszenie, powiedzmy. Czy tu było serduszko? Jezus Maria, drama. Nie chciałem. Ale nie chciałem tego. Dobra, wysadźmy maszynę. Nie chciałem tego, niechcący. Halo, to było niechcący, nie chciałem. Nie chciałem brać tej maszyny. Jezu, za gówno, jest jeden z najgorszych przedmiotów. No właśnie. Ale to... Dobra, nie było tematu. To nie jest takie złe, jak myślałem. Tutaj secret room? Tutaj, dobra. To mi się podoba. Zależy od tego, co dostaniemy z maszyny, to takiego mamy orbitala? Ej, to ciekawe. Co, jak ten orbital z serduszkiem umrze, to wypadnie serduszko?
No tak. Ciekawe nawet. Nie przechodzimy po piętrze, chcemy się pospieszyć. Nie mam nie wiadomo ile czasu na to nagranie dzisiaj. Do znajomych dzisiaj idę i idziemy z dziewczyną i panie Venus, help up. Okej. Podoba mi się. Czarmuje najbliższych przeciwników. Czy ja chcę tu wchodzić? Nie, bo nie wiem czy będę miał na co? One są spektralne, te pociski? Tak, ale tak rzadko strzelają, że daj pan spokój. Daj szansę na szczermowanie. Nie daje nam coina. Co za gówno. Chariot jest git. Skrzynkę sobie otworzymy. Mamy dwa laka, więc powiedzmy jest szansa na coś ciekawego. Miałem nadzieję na... Wy możecie się atakować, nie? Jak jesteście szarmowani. Fajnie to działa. No będzie dobre na goniących nas przeciwników. To mi się podoba. Jo, idzie długo. Jak to jest piękne. Podoba mi się. Mogę się do was przybliżać. Ale to jest dobre i wyjdziecie do siebie. Wyjdziecie do siebie i się atakuje. Podoba mi się. Dobra, mamy szansę na wejście do pokoju z kostką. Chujowy przedmiot. Slowowanie przeciwników, mech. Wolałbym jakiś boost do obrażeń albo efekt na pociski, który pozwala mi zadawać więcej obrażeń. Zdecydowanie. Zobaczmy, co jest w pokoju z kostką. Szczerze, zrirolowałbym to Venus jest spoko. Venus jest spoko, ale jest tylko spoko. Mogłyby być lepsze przedmioty z planetarium. Steam Cell jest zajebisty i Grown Hormos jest zajebisty. Pozostałe dwa przedmioty za słabe. Group Book of Verges, ja nie wiem czy w ogóle może się rerollować. Tak, to podnieśmy. Kluczyk podnieśmy. Pick-upy w pokoju. Rerolluję. Zagubniana kostka. Coina mogłoby zrerollować na coś ciekawego. Dobra, schowajmy to. Tu nic ciekawego. Idziemy dalej szukać. Czego szukać? Walki z bossem i sklepu. Tak, sklep chcemy. Żadnego lucky coina niestety. Jest walka z bossem. O Jezu, ja się między was nie pcham. Hej, chyba nie będziesz cię pchał. Ty wykurwiaj, pajacu. Dobra. No wy... No i moja szansa na Danger Room. Halo? Jak to? Dlaczego? Bomba. Kozak, ciekawec. To powinno wyrzucać bombę. Jum, wy się zabijacie. Ej, to jest dobre. Dobra, to czarmowanie przeciwników nie jest takie złe. Jest lepsze niż myślałem. Ała! O nie, bo tu jest... Była jeszcze jedna mucha. Dobra, trzeba znaleźć Grida. Jezus Maria, co za dramat jakiś, jak ja gram w ogóle. Słabizna. Trzeba się poprawić. Pierwsze złe wrażenie zmienić trzeba. Halo, kojnik się przyda. Szukamy sklepu. Samonaprowadzająca była ta bomba, widzieliście to? Nie wiedziałem, że to tak będzie działać. Kozak. Nie miałem, nigdy nie używałem tego przedmiotu z Book of Beaches. Dobra, stawiamy bombę. Mech. Miałem nadzieję na Small Rocka. Ewentualnie dwa Soul Hearty. Ta bomba tak pochuje fest trochę. Dobra, wstrzymam się na razie ze... Chociaż w sumie to mi daje orbitale. To nie jest takie złe. Kluczyk. Ace of Clubs to jest dobre, na jak będzie dużo przeciwników w pokoju. Czemu tam to znikło? Nie rozumiem. Dobra. Stąd nic nie chcemy, was sobie wysadzę. Pająków nie chce mi się zabijać. Zmieniamy przedmioty. Bo chociaż szczerze, Red Candle. Ajajaj. Trzeba się zastanowić. Red Candle jest w sumie dobrym przedmiotem aktywnym. Może ja chcę zmienić. Chyba chcę zmienić. I trzeba zrobić tak. Wow. Wyjść stąd.
No, Red Candle jest dobry. Niezbyt się synergiuje dobrze z tymi Soulheartami. Szkoda Soulheartów, żeby tego używać. Poke go. Często spawn charm enemy. Okej. Okay. Czasem się przydaje. Czasem spawnuje tego BFF. To jest spoko. Może będzie... To moje te łyspy. To mi łyspy powiększa kozak. To czasem spawnuje tego z Brimstone'em przeciwnika. Więc to jest spoko. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Nie ma co przedłużać. Dobra, chowam mapę. 9,5 minuta to jest basement drugi. Trzeba troszkę się sprężyć, jeżeli chcę zdążyć na... W sumie nie, to strasznie mam zrobiony. Ale może się wyteleportujemy najwyżej z niego. Ej, dobrze to działa. O Jezu, jak to dobrze działa. Łyspy ogniste robi Red Candle. O Jezu, jak dobrze. Lock up the matcha, biorę. Ale tu zaczyna się dobrze w tym podejściu. Podoba mi się. Idziemy na następne piętro od razu. Nie ma na co czekać. Niestety nie trafił się nam Angel Room, a szkoda. Tu wchodzimy od razu. Dwa czarne serduszka, nic ciekawego. Ace of klasy użyjemy z jakimś większym pokoju. Dobra, wy się wysadziliście sami, podoba mi się. Dobra. Was sobie wysadzam, to podniosę. Sacrifice room. Szczerze? Chętnie. No. Mega spoko. Ała. Ała, dogoniłem ten pocisk. Dobra. Oczywiście straciłem szansę na Angel Room, bo jak to ja? Nie ma co. No ja chcę te przedmioty. Jakiego ja mam farta dzisiaj do tych keeperów, kozak. Więc prawdopodobnie się, znaczy na pewno się tu wrócimy po te przedmioty. Oba. Zdecydowanie. Wow, to jak nie ma przeciwników żadnych w okolicy nieszczarmowanych, to bije i tak mnie. Okej. Okay. Jak z dwóch szczarmowanych, muszę zapamiętać, jak jest dwóch szczarmowanych blisko mnie, to i tak atakują mnie. Dobra, was sobie ciśniemy. Zapominam o tym. Kiedy tymi monetami warto atakować, o właśnie dlatego. Warto atakować przez wzgląd na to, że mogą mi się pojawić monetki dzięki temu. Dobra, ostatnia. Kozak. Dajcie mi jakieś leczonko. Bijcie się. Bijcie się, kozak. Dobra. Dziękuję, dobranoc. Ace of Clubs. Od razu. Nie ma na co czekać. Zwiększa. Okej. Okay. Może być. Tu oczywiście stawiamy bombę. Od razu grzybki rozwalamy. Idziemy od razu na bossa. No. Tak, na bossa od razu idziemy. Ła, nie! Co za gówno! Nigdy nie będę miał Angel Roomu na tej postaci. Jest kurwa niemożliwe dla mnie zrobienie tego. Z 7% szans. 11 miałem procent szans. Ciekawe, nawet nie widziałem. Spawnuję harcika. Red harcika. Spoko. Dobra, szukamy jeszcze Treasure Roomu. I monet, kurde, przydałyby się monety. No nie, gdzie to mi spawnuje te monety? Czemu tam? No dobra, trudno. Trudno. Czemu Vampire? Jak dla mnie spoko, mały damage upik, nic ciekawego, ale sprawia, że mamy leczonko. I to jest mega git. Niestety nie mamy. Jak się. Kurde, i nie ma. Halo. Są dwa problemy z tym piętrem.
Pierwszy jest taki, że nie ma pieniędzy na tamte przedmioty. Habit już mogę sobie odpuścić, ale Humbling Bundle... Aj... Boli troszeczkę, troszeczkę boli. Jak się używało tych rakiet? Nie umiem. Cześć, dobrze postawiłem tą bombę? Nie, no dobrze, w tym miejscu powinien być, gdyby był. Gdzie mógłby być secret? Tu nie może być, bo tu jest koło tego pokoju ciasnego. Tu na dole nie może być, bo jest przepaść. Albo poniżej nie może być. Powyżej? Tutaj? Okej. Może być. Dupa blada. Dobra, wysadźmy sobie grzyby. Może Magic Mushroom. Powie. Słabo! O Jezu, jaka lipa. A jak strzelam! Dobra, to chyba to zmienili, bo kiedyś było, że jak się idzie i się puści bombę, to się nią szczyla. Co możemy jeszcze mieć, żeby co? Bo tam nie wejdę, nie mam pełnego życia. Możemy Super Secret Room znaleźć, który może być tam max po prawej. I to jest nasza jedyna szansa w tym momencie na zdobycie tego. Na zdobycie czego? Nie ma. Ajajaj. Na zdobycie pieniędzy. Jednego coina mi brakuje, co za gówno. Za żałość. Gdzie może być secret room? Może być tutaj. Nie wiem, czy dobrze bomby postawiłem, jeszcze raz to zróbmy. Jest ich sporo, więc aż tak nie szkoda. Co za gówno, gdzie może być secret room? Na lewo od sklepu? Tam poniżej, pokój? Chyba jedyna opcja. No nie, no nie podaruję sobie Humbling Bundle. Tu po lewej? No może być. Wysadzam? Nie. Coiny. I na końcu wysadzę. Bo to mi może jeszcze wyleczyć. Dobra. Teraz? Trzynaście coinów prawie uzbierałem na ten. Na habit. No trudno, no. Co ja poradzę? Nic nie poradzę. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No bo tutaj... Nie wiem, no zwiększa tylko szanse na Angel Room, bez sensu. Już nie będę miał Angel Room na tym piętrze, to za gówno, chciałbym mieć. Zaraz trzecie piętro, a jeszcze nie miałem żadnego pokoju. Znaczy trzecie, czwarte chyba, to są... Katakumpsy już, no właśnie. Dupa blada. Jeszcze... Tu coś może... Dobra, bez sensu, jebać. Idziemy dalej. To przewijamy. Czy to się w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa się, to dobra. Dobrze, dobrze. Halo, czemu jest bokiem? Nie w tą stronę. Powróć kamerę. O właśnie, właśnie. O, tak lepiej. wróćmy. I teraz tak. Chętnie. Opłacało się. Przydałoby się latanie. Kojniki zawsze w cenie. No ja chyba będę... Jak dużo przeciwników będzie, to będę ich uderzał tą świeczką. Uuu, piątka. Podoba mi się. Chyba w cokolwiek, co jest uznawane że może mi zadać obrażenia, w coś, w cokolwiek uderzę. Ła! Kurw! Dobrze. To była ta. To było zgnite serce, czyli mam jeszcze szansę. Sto. Za dobre. To jest początek dobrego podejścia. Jak nie umrę, to bardziej mi się opłaca. Zostać z tymi przedmiotami, jakie mam. Nie opłaca mi się ich zmieniać.
Uroboros. Pitch up, range up. No jak to strzelało? To takie... Nie, pewnie bez szans. Był jeszcze taki efekt, który troszkę mniejszy był. Mniejsza ta spirala była. Daaaaaa! Umrę! Zdechnę jak nic. No nie, jeszcze grid! Umrzisz. Proszę, serduszka. Help up! Źle. Jest bardzo źle. Nie dość, że nie było normalnego sklepu, a mamy pieniądze na sklep i chce mi się wyleć. Jestem na pół serduszka. Jakbym grał losem. Proszę, atakujcie się. Dobra. Jakoś poszło. Nie! Zdechnę! Jezu! Nie wiem jak to się stało, ale żyję. Żyjemy, żyjemy. Tak! Serduszko, Jezu jak dobrze. Które to jest piętro? KFC drugie. Idziemy na bossa? 36% szans. Trzeba jakiegoś żebraczka albo grida rozwalić. Dawaj, 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 coiny, mordo. To jest co ileś tam... Nie, latanie, to mnie nie interesuje. Znaczy, najwyżej zostawimy na bossie ten trinket. Gdzie jeszcze nie byłem? Na dole, tam po prostu nie byłem. Kurde bele. Ale źle. Mamy to leczenie, ale ono jest takie... Wiecie. Nie za mocne. Muszę częściej te świeczki używać, zdecydowanie. Magic Mushroom. Full Health. Jezus, co za dramat. Dobra, wejdźmy tu. Niech stra... Dobrze, tak. W sumie nie wiem, czy to dobrze. Z aniołem walczymy? Nie, nie walczymy, bez sensu. Co za piguła? Proszę, jakaś pozytywna tym. Nie. Dajcie mi spokój. Co za gówno? Co za piguły w ogóle są? Halo, ja się pytam. Kto? Panie Edmundzie. Co to w ogóle ma być? Jeszcze muchy dostaję cały czas. Czemu nie mogę dostawać jakichś fajnych familiarów? No... Weźmy te klucze. Proszę coś ten sensownego. Dobra, to sobie weźmy. Troll bomba. Fajnie. Tu wejdźmy. Może tu żebraczek. Ech was. To przejście do Crawl Space się szykuje. Jakbym był Crawl Space, to bym był, gdzie bym był. Wow! Ja mogę go podpalić? I on jest silniejszy wtedy? A do tego nie widziałem. Kurde, nie wiem, które to są ich flaki. Dobra, tu na trawie na pewno może być. Prawda? Prawda. Dobrze. O! Come on, Beast, to jest spoko. To jest git. Dobra, teraz tak. Idziemy. No. Bijcie się. Elo, frajerzy. Lamusy, dupa cicho. Kur... nic nie mówiłem! Halo, nic nie mówiłem! Halo, nic nie mówiłem. Proszę, zostawcie mnie. Fajnie, że to nam przyspieszy podejście to. Algis, Ansus, Ansus weźmy. Użyjmy. Secret Roomy. Bierzemy Algis. Wchodzimy do secret roomu. Tutaj są fajnie coiny. Dobrze. Zwiększyliśmy szansę na angel room. To jest kozak.
Idziemy jeszcze do Super Secret Roomu. Może jakimś cudem coś tam ciekawego się trafi, chociaż od wyjścia z Repentance szczerze nie pamiętam, czy kiedykolwiek mi się w ogóle tam trafił item. No w ogóle może aktualnie się trafić item? Nie kojarzę. Wydaje mi się, że nie. Albo jest na to w chuj mała szansa? Takie odnoszę wrażenie. Tutaj. Co ja mogę z tego dostać? Karty. Wysadźmy. I trinkety. Gimbul. Gimbul byłby spoko, gdyby nie był ten przedmiot aktywny. Dobra, panie, jak ty się nazywasz? Nie pamiętam. Dobra, uniki. Dobra. Świeczka fajnie, że blokuje pociski. Dobra, za pomykami się ustawiamy. Dobra. Nie! Dobra. Te pomiki tak ratują bupę. Podoba mi się. Bo to jest tier delay. Jakby powiedział Rytefek, jeden z niewielu w grze. Nic mnie już chyba nie interesuje na tym piętrze, prawda? Te pomyki mogą w nieskończoność pojawiać. Czy one gasną po czasie? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Zaraz się przekonamy. Kurwa. Chyba tak. Z piętra na piętro mi się... One tylko w danym pokoju działają. One się same biją, te. One się same biją. Te macki. Nie! Kurwa mać. Dobra. Przejdźmy tędy. Dobra. O nie! Piętro duże. Halo. Ja nie chcę. Nie widzę piętra. Dawaj, 20% szans podobnoż na przedmiot. Dobra. Nic. Mamy tyle bomb, że mogę sobie pozwolić na stawianie ich byle jak. Tu nic ciekawego. Chcę tu wchodzić? No chcę. Nie zostawiłem na tamtym piętrze trinketa. Na walce z bossem. To niedobrze. Stars. Algis. Nie. Stars użyjemy. Gdzie użyjemy? Gówno użyjemy. Teraz używamy. Czy wy jesteście kurwa poważni? Co? Nie, bo mi się myli zawsze. Ja umrę jak to wezmę. Ja to wiem. Jak nic zdechnę na tym piętrze, jak wezmę gilotynę. Ja znam siebie. Mi się będzie mylić ta głowa, że to jest... To jest kurwa niebezpieczne. Mi się będzie mylić ta głowa, że to jestem ja. Na stówę. Na walki z bossem dobra jest ta świeczka. Dobra. Kalus. Szczerze? Lepsze niż to. Czy ja chcę na tobie pograć? No chcę. Tak szczerze. O. Kozak. Czy ja... W tym momencie samonaprowadzające
samonaprowadzające bomby rakiety? Tej, ciekawe. Dobra, gdzie mnie nie było? Tutaj na pewno. Tu na dole secret room może być? Czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje. Dobra, mamy tyle bomb, tak szczerze. Tak często nam się trafiają. Mamy 3 szczęścia. Kozak ogólnie. Tu szedłem, prawda? Ale nie szedłem. Nie, tu też szedłem. Tu w lewo. Czuję, że tu będzie walka z bossem. O Jezus Maria, co za zły pokój. Wypierdalaj! Znowu już straciłem szansę na Angel Room. Znowu. Dobra. Wypadałoby jednak ten. Jednak się odblokować, bo chuj wie, gdzie spadnie wtedy. Dobra, szczerze, to zrobimy tak. Tej, gdzie może być? Gdzie może być walka z bossem, ja się pytam. W tym momencie. 2 kluczyki za 2 bomby, opłacalna wymiana, tak mi się wydaje. No to też wezmę. Przydałoby się Manis equal power w tym momencie. Tu nie było żadnego... A było! Okej. Dobra. Mamy szczelającą muchę. Dawaj przed... Hierofant. Gówno. W tym... Mogę w tym momencie strzelać tymi. Tym ogniem bez przerwy praktycznie. A z tych to w ogóle mogę mieć wszystko część monet, jakim będę strzelał w twarz, prawda? Tylko, że ile to będzie trwało? Za dużo, żeby to było opłacalne. Wypadnie chociaż jedna? No to co 15 chyba strzałów, nie? Czy coś takiego? Tak! Działa to cały czas, okej. Okay. Tak mi się wydawało, że tak to działało właśnie. Nawet na nieśmiertelnych przeciwników, jak w nich strzelam po pro... Proszę cię, idź zabij te pająki. Proszę. Dziękuję. Ale tak czy inaczej, szczerze, to wezmę to. Tej, i gdzie jest walka z bossem, ja się pytam, tu u góry? Dostałem tego brimstone'owego, to jest kozak. Elo, dobra, mamy sklep. Czy to działa na te soulhearty, co posiadam? Nie, nie mogę tego użyć. A szkoda. Miałem nadzieję. Shot speed down. Czy mnie to interesuje? Na pewno chcę sobie to zwiększyć. Na pewno kupię coiny. No kupię tego soulhearta. Nie przyda się za bardzo, ale no niech będzie. Bo mogę. To kupię. Dobra. Panie pająk, zabiłeś mojego brimstone'owego koleżkę. Wstyd. Ty kurwo. Nie zdążyłem. O. Umrzyj, rzesz. Proszę. Bo to jak się schować za kupą całą walkę, nie? Pro tip na wygraną. Odbędziesz. Bomba. Jak dla mnie git. Jeden z najlepszych przedmiotów na tą postać. Kurwa. Dobra, w najgorszym wypadku zostawię ten trinket, co mam na sobie na walce z bossem. Jak tak totalnie zapomnę do samego końca. Umrzyj, proszę, dziękuję. Teraz, gdzie my idziemy? Kurwa, nigdzie. Wow, to było bliskie. Dobra, najważniejsze to uważać teraz na tą gębę kamienną, no właśnie.
Dobra, na pociski. Zajebiste piguły mi się widzę trafiają cały czas. Dobra, właś po mnie mordeczko. Jak będę pamiętał o tej świerce, to ona jest genialna na walki z bossem, tak autentycznie. No bo to mi ile płomieni pojawiają, te wispy w tym momencie. A no i kurde, nie wiem, podoba mi się ten przedmiot aktywny, po prostu. Dobra, teraz tego koleżkę. No dawajcie pomyki, pomyki, pomyki. Dobra, pieniądze, pieniądze. Jakiś kurwa dobry sklep może dla odmiany. Dobra. Ten tu się sam zabił w ogóle. Czy one się same zabiły naprawdę? To jest ten sam przeciwnik, jakby nie patrzył. Nie wiedziałem, że to tak zadziała. Spodziewałem się. Ajajaj. Ajajaj. Ajajaj, wypierdalać, kurwa, moja żona, no Angel Room, co za gówno. Dobra, musimy mieć jak się wyteleportować, potrzebujemy znaleźć czaszkę z X-em, to na pewno. Albo ją przeoczyłem, albo jej jeszcze nie było, nie widziałem po drodze. Wow, wykurwiaj! O Jezus Maria, ale zaraz się stiltuję, nie? Ja tu kurwa nic nie widzę na tym piętrze. Piggy Bank. Fajnie by było. Nose Goblin. Nose Goblin. Nose Goblin jest dobry. Ale z nim będę chciał iść dalej. Nie wykurwiajcie, proszę. Zdechnę tutaj jak nic. Ja pierdolę. Co tu się odwala? Tomasz, jak ty grasz? I ty to wrzucasz w to sieci. Jesus Christ, trzymajcie mnie. Boże! Trzymajcie mnie. Boże, czy ty to widzisz? Okej. Okay. Ci się sami zatłukli, spoko. Szczerze. Daj mi coś dobrego, proszę. Angel Roomy mi się nie pojawiają, to może chociaż coś z Divine Roomu dostanę. Wow, zajebiście, co za piguła. Are you a wizard? Koza. Zajebista piguła, nie ma co, nie ma tamto, panie. Normalnie pozazdrości. 34 minuta, jestem dopiero tutaj. Słabo. Dobra, przejdźmy najpierw do końca piętro, później pójdźmy na Begara. Bo nie chcę zdechnąć po drodze. Wow. Spierdalamy stąd. Czaszka z X-em, jest. Dobra. Karta Strength, wow. I karta Full, kozak. O, Arrow Wizard się skończyło, kozak. Podoba mi się. To se z nich zdechnie, Razor Blade. High HP, co? Wisp zwiększający HP? High I... Nie rozumiem. Że jak to działa? Dobra, nie używam tego, bo niepotrzebnie tracę. Stracę HP. No dawaj, otwórz buźkę. Tak, i co teraz? Tutaj. Dobra, na szczęście szybko poszło. Zabijcie się sami, proszę was. Muszę was tylko unikać. Dobra. Jest sklep. Nie! No nie! Co za gunwo? No
Dlaczego super grid? Dlaczego nie sklep normalny? Dajcie mi normalny sklep, bro, ja mam 99 coinów. Co za szajs. Jeszcze nie wejdę tutaj, bo tu nie ma secret room oczywiście żadnego. Gdzie może być secret room? Tu na górze nie może być. Tu nigdzie też nie może być. Jest arcade room. Co w arcade roomie? Gówno. Ty mnie nie interesujesz. Ta maszyna też mnie nie interesuje. Ty mi możesz dać przedmiot. Mam 99 coinów, proszę daj mi przedmiot. Proszę. To chwilę potrwa. Coś tak czuję. Proszę, daj mi przedmiot. Bo jest ten osiągnięcie za to, jak on mi kilka razy wypłaci przedmiot. Już coś ileś tam za 2-3 razy chyba mi dawał. No chyba trzeba 5, coś jakiego. Nie pamiętam. Im wcześniej to ogarnę, tym lepiej. Na sam koniec, na Platinum Gada, na Real Platinum Gada. Dawaj. No. Koleżko. Dałem ci już połowę coinów prawie. O. Okej. Podoba mi się. To jest spoko. Dobra. Ciśniemy w stronę Begara. Karta Strength. Nie, bo... To po bossie dopiero. Koleżko, proszę. Co za piguła? Proszę, to jakaś pozytywna. One XLR. Dobra, idziemy na matkę, bo to nie ma sensu po prostu. Mamy kartę full. Jak wyjdziemy z matki, to na niego jeszcze pójdziemy. No to nie ma sensu. Dramat jakiś. Straszny pech. Z tymi przedmiotami. Co to w ogóle... Znaczy, przedmioty są ok, ale brakuje suchych statystyk. Mam wrażenie. I jakiejś możliwości leczenia się. Albo nie otrzymywania chociaż obrażeń. Czerwona matka. Oła. Oła. Chuj, już po Angel Roomie, to ja... No nie, ja zdechnę zaraz. Kurwa! Zdechłem. Tak, ta melodyjka, bo powinienem zostawić przy tamtej melodyjce. Jezu, co za katastrofa. Nie, no trudno, nie mam czasu nagrać drugiego odcinka, 40 minut. Dobra. Może następnym razem pójdzie lepiej. Trzymajcie się ciepło, dajcie znać, czy wam się podobało. Łapki w górę, chuj tam, dymnowajcie. Łapki w górę, wiem, że poszło chujowo. Dobra, do następnego, elo.